podniosłym i uroczystym nastroju obchodziła Warszawa 31. rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej. Złożono wieńce przed pomnikiem Braterstwa na Pradze. W imieniu rządu w obchodzie wziął udział premier Cyrankiewicz, a odrodzone Wojsko Polskie reprezentował marszałek Rzymierski. Na uroczystość przybyły delegacje z całego kraju. Wieczorem w Teatrze Polskim odbyła się Akademia. W loży reprezentacyjnej prezydent Bierut, premier Cyrankiewicz, marszałek Rzymierski. Minister Świątkowski zagaił Akademię słowami. Międzynarodowy charakter rewolucji październikowej wyraża się w tym, że nie jest rewolucją w ramach jednego narodu, lecz ma charakter światowy. Oznacza zwrot od starego świata kapitalizmu do nowego świata proletariatu. W Sosnowcu odbył się drugi ogólnokrajowy zjazd Centralnego Związku Zawodowego Górników przy współudziale delegatów z kraju i przedstawicieli związków zawodowych górników ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii, Węgier, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii. Laureat premii stalinowskiej Szelachin pozdrawia zjazd w imieniu górników radzieckich. Delegaci powitali z entuzjazmem zapowiedź zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego i zamanifestowali gotowość do nieugiętej walki o pokój i socjalizm. W Stoczni Gdańskiej wielka uroczystość. Jesteśmy świadkami wodowania pierwszego pełnomorskiego statku wyprodukowanego całkowicie w kraju. Stanisław Soldek, traser Stoczni Gdańskiej, zwyciężył we współzawodnictwie pracy i jego nazwiskiem ochrzczono nową jednostkę polskiej floty handlowej. SS Solbeck jest pierwszym z serii sześciu budowanych w Stoczni Gdańskiej rudowęglowców, przeznaczonych, jak nazwa wskazuje, do przewożenia rudy i węgla. Następny statek opuści stocznię w dzień zjednoczenia partii. Będzie się nazywał Jedność Robotnicza. Do Warszawy przybyła Wanda Wasilewska, znana powieściopisarka i zasłużona działaczka społeczna. Wasilewska wraz z ministrem Hilarym Mincem zwiedza trasę WZ. Kierownicy robót z dumą oprowadzają gości po terenach budowy. Czwarte przęsło mostu Śląsko-Dąbrowskiego jest na ukończeniu. Już niedługo oba brzegi Wisły połączy nowa arteria. W warszawskim kinie Palladium odbyła się w obecności premiera Cyrankiewicza i ministra Dybowskiego uroczystość z okazji wyprodukowania pierwszego wąskotaśmowego projektora filmowego polskiej produkcji. W uznaniu zasług położonych przy konstrukcji i produkcji pierwszego projektora pracownicy filmu polskiego konstruktor Jerzy Brzozowski i starszy ślusarz Kazimierz Rączka udekorowani zostali przez ministra Dybowskiego krzyżami zasługi. Nowy projektor zainicjuje akcję, której celem jest zaopatrzenie w aparaty filmowe 3000 kin ruchomych, mających obsłużyć świetlice robotnicze i szkoły. W Warszawie odbył się kongres satyryków, który zgromadził ponad 100 pisarzy i karykaturzystów z całego kraju. Przedstawiciel KCPPR Jerzy Borejsza wygłosił referat na temat roli satyry w nowym ustroju społecznym. W przemówieniu swym podkreślił, że twórczość satyryczna w okresie przebudowy społecznej winna atakować mieszczańską mentalność, tytułomanię, alkoholizm, zdziczenie obyczajów i chamstwo, biurokratyzm i pieniactwo. Przedstawiciele najostrzejszych piór i najzłośliwszych języków wzięli żywy udział w dyskusji. Chyba pierwszy raz w życiu zawodowi kpiarze mają tak poważne miny. Redaktor Szpilek Eryk Lipiński. Świetna rysowniczka Maja Berezowska. Redaktor i Pochorska, czyli popularny Jan Kamyczek. Jerzy Zaruba bez przerwy rysuje, w tej chwili Eryka Lipińskiego.
Reszta rysunków zobaczymy w najbliższych szpilkach. Ludność robotnicza zamieszkała w Lodzi na Marysinie, buduje dla uczczenia zjednoczenia partii nową linię tramwajową. Ponieważ mieszkańcy Marysina w dni powszednie zatrudnieni są w fabrykach, przy budowie linii pracują w dni świąteczne. Władze miejskie udzieliły inicjatorom daleko idącej pomocy, a prezydent Lodzi Stawiński osobiście wziął udział w pracy. Roboty posuwają się szybko naprzód i już niedługo nie trzeba będzie dochodzić do przystanku 1,5 kilometra. Przykład Marysina podchwycony został przez inne dzielnice miasta, które pośpieszyły inicjatorom nowych linii tramwajowych z pomocą. Minister komunikacji Rabanowski dokonał otwarcia nowo odbudowanego mostu na Odrze pod brzegiem dolnym. Przejeżdża pierwszy pociąg wiozący przedstawicieli Ministerstwa Komunikacji. Nowy most na Odrze umożliwi uruchomienie odcinka kolejowego Wrocław-Głogów, stanowiącego część magistrali Śląsk-Szczecin. Przyspieszy to dowóz rudy do Hut Śląskich i transport węgla do portu szczecińskiego. W sali ludzkiej Wimy odbyło się międzynarodowe spotkanie bokserskie między włoską drużyną Lazio a klubem sportowym Włókniarz. W wadze muszej pięściarz włoski Lepore spotkał się z Cargierem. Spotkanie skończyło się remisem. W wadze koguciej Stanikowski pokonał na punkty Włocha Bevilacqua. W drugim spotkaniu w wadze lekkiej Kawczyński pokonał Funariego przez techniczne KO. Walka, choć zapowiadała się bardzo ciekawie, przerwana została po pierwszym starciu. W wadze średniej nasz pięściarz Trzęsowski walczył bardzo ambitnie i pokonał na punkty Stortiego. Nasi pięściarze okazali się silniejsi od efektownych, ale reprezentujących przestarzały system walki Włochów. Mecz zakończył się zwycięstwem Włókniarza w stosunku 9-7. Bratnia Republika Czechosłowacka uroczyście obchodziła 30-lecie swego istnienia. Tłumy ludzi wyległy na ulice Pragi, aby wziąć udział w obchodach i wysłuchać przemówienia prezydenta Gottwalda. W przemówieniu swym prezydent nawiązał do historii 30 lat Republiki i zaznaczył: nikt nam nie przeszkodzi w zwycięskim marszu ku socjalizmowi, w którym kroczymy ramię w ramię ze Związkiem Radzieckim i państwami demokracji ludowej. Słowa prezydenta powitały owacje wielotysięcznych tłum. Równie entuzjastycznie przyjęte zostało ogłoszenie 5-letniego planu gospodarczego, którego realizację rozpoczyna Republika Czechosłowacka w dniu swego wielkiego święta. Wieczorem zamek na Hradczynach i gmachy państwowe wspaniale iluminowane mienią się od świateł. 30 lat Czechosłowacji. To 30 lat walki czeskiego i słowackiego narodu o sprawiedliwość i demokrację. Walki, która doprowadziła do zwycięstwa. Ostatni etap. Film polskiej produkcji nagrodzony międzynarodowym Grand Prix na festiwalu w Mariańskich Laźniach święci obecnie triumfy na ekranach Paryża. Na ulicach stolicy świata widnieją wielkie plakaty z nazwiskiem reżysera Wandy Jakubowskiej i podobizną Barbary Drapińskiej. Przed kinami długie kolejki. Tematyka filmu nawiązująca do walki i cierpień w czasie okupacji bliska jest mieszkańcom Paryża. Polska kinematografia po raz pierwszy w dziejach zyskuje rozgłos poza granicami Polski.
Że polskie filmy mogą się podobać i za granicą, o tym świadczy najlepiej entuzjazm, z jakim Paryżanie przyjęli ostatni etap.